Wielu ludzi nie wie o tym, że współżycie w czasie ciąży jest grzechem. Niejednokrotnie mówiłam już o tym, że antykoncepcja jest grzechem, dlatego że jest to zamknięcie się na życie, a przecież współżycie zostało w głównej mierze stworzone przez Pana Boga do tego, żeby ludzie wydawali na świat potomstwo. Nawet w Ewangelii świętego Mateusza jest wzmianka o tym, że Józef nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła ona syna, któremu nadała na imię Jezus. W czasie ciąży człowiek mimo wszystko nie może dalej stwarzać dzieciątka podczas współżycia, dlatego że już to dzieciątko jest, czyli jest to swego rodzaju też w pewien sposób rodzaj antykoncepcji, żeby nie mieć kolejnych dzieci, bo to jedno już tam się znajduje w łonie. Jak dla mnie współżycie w trakcie ciąży obraża również to małe dzieciątko, które znajduje się w łonie matki.